4 Szczecinecka policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny w miejscowości Turowo. W środę 67-letni mieszkaniec Turowa udał się wraz ze swoim kolegą na grzyby w pobliskie lasy. Kiedy do czwartku do godziny 16 nie nawiązał kontaktu z rodziną, zaniepokojona siostra złożyła oficjalne zawiadomienie o zaginięciu. W akcji wzięło udział ponad 10 policjantów i ponad 40 strażaków z różnych zastępów i okolicznych miejscowości. Dzięki dużemu zaangażowaniu również sołtysa Turowa i wójta gminy Szczecinek okazało się, że to całe zamieszanie i ten ogrom ludzi, którzy wziął udział w poszukiwaniach, zainteresowali się również kierujący pojazdami ciężarowymi. Oni właśnie przez CB Radio rozpowszechnili rysopis zaginionego mężczyzny i okazało się, że po godzinie, około godziny 20 ujawnili mężczyznę, który poruszał się ulicą, drogą w kierunku miejscowości Czarne. Mężczyzna odpowiadał rysopisowi, więc szybko trafiła do nas informacja. Policjanci z ruchu drogowego potwierdzili jego tożsamość. Mężczyzna wyziębiony, ale jego życiu i zdrowiu nic nie zagrażało, powrócił do miejsca zamieszkania. Jak mężczyzna się tłumaczył? Skąd się tam wziął? Mężczyźnie ciężko było wytłumaczyć, co się z nim działo. Jego wypowiedzi były dość nieskładne. Jedynym faktem, którym nas powiadomił, to, że po kilkunastu godzinach zbierania grzybów po prostu położył się pod drzewem i uciął sobie krótką drzemkę.